W końcu mam uchwyt na kamerkę. Co prawda jest dość chybotliwy, więc podejrzewam, że nic z tego nie wyjdzie. No ale przy okazji zobaczymy, jak sobie dam radę z tym oto pipakiem, który mi pozwoli nie ruszać i nie gmerać tam ręką podczas jazdy. No i przetestuję sobie te oto kalesony rzekomo zimowe. Może nie jest aż tak zimno, ale właśnie nie mam chwilowo innych spodni, więc zobaczymy, czy te dadzą radę. Zobaczymy, jak wygląda Bełchatów w nocy. O, dobra. Szybki raport. No więc tak, udało mi się przywiązać to mocowanie. Myślałem, że się zupełnie rozleci, ale póki co się trzyma. To jeden plus. Druga rzecz jest taka, że właśnie przejechałem z jakieś 7 minut i nie wiedziałem, że w ogóle nie nagrywam. Gdyż, że tak powiem, pipak, oto to, zajebiście mnie poinformowało, że on się nie zajebiście, no, informować informuje, ale myślałem, że nagrywam, a w rzeczywistości przełączyłem tryb kamery, więc no, trudno, trzeba będzie nagrać coś więcej. Poza tym jest mi nawet ciepło w tych kalesonach, tragedii nie ma, zobaczymy, co będzie dalej. Oto co, jedziemy dalej. Dobra, tyle fajnych rzeczy mogłem wam pokazać. O, dziękuję. Teraz zagadka. Co wy widzicie? Bo ja nie za bardzo wiem. Tak mocno kiwnąłem. Kurwa, mam nadzieję, że ta kamera się zupełnie nie położyła. W innym przypadku będę musiał zrobić z tego audioprzewodnik. A mi się gadać nie chce. I teraz zagadka. Czyje imię nosi ten widoczny po lewej skwer? Jak tobie jest na imię, co? No i teraz to taka lekko dysturbująca sytuacja. Czy zejść jako pieszy na śmieszkę, czy po prostu poczekać? Także tego. Nie zgadniecie? Czy imię nosi ta oto ulica? Nie wiem. Teraz uwaga, bo gdzieś tu może się skradać pociąg. Ale wygląda, że nie. No więc, co więcej rzec. Mocowanie wytrzymało. Jak widać. Nie wiem, jakość nagrania, ale się okaże. Getry grzeją. No, a pipak... No, działa, ale gadżet Power Rangersów to nie jest. Jest możliwe,